Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer 6812. I to będzie nasze 41 spotkanie na tej mapce, gdzie startowaliśmy prawie od zera z kasą, jedno 10 tysięcy i najmniejsze pole. Cóż, my mamy obecnie do roboty, pozwólcie się tepnę, zobaczę gdzie stoją maszyny. Szczerze mówiąc, parę dni nie grałem, się pogubiłem. Czyli mamy tutaj co nieco, tu co nieco, tu co nieco, tu co nieco. I co ja mam teraz robić? Mamy wrzesień. Mamy wrzesień. Kuraki mają 601 litrów. To chyba styknie im. Trzeba by coś z tą sałatą zrobić. Miodku nie jest za dużo. Aby coś. A tutaj co my tu mamy? Woda jest ok. Sałatka. Mamy wrzesień. My chyba mamy ten do zrobienia. Tak, mamy ziemniaczki. Kochani moi złoci. Ziemniaczki. Dobrze. Ziemniaczki? Tak, ziemniaczki, pyrki. Tak, usuń łęciny, czyli mamy ziemniaczki do zbioru. Okej, jedziemy z ziemniaczkami. Bierzemy naszego staruszka jeszcze, ciągle nadal. Nie mamy kopaczki do ziemniaków. O kurczę, pieczony, ja jej nie kupił. Nie kupiłem kopaczki do ziemniaków. Czy ja chcę coś przywieźć, jak już tam będę? Nie, bo podłączę kopaczkę i nic więcej nie będę w stanie przywieźć. Dobra, jedziemy szybciorem po kopaczkę. Jedziemy po kopaczkę. Teraz pytanie, czy ja z tej ziemniaczki mam znowu pakować w jakieś kontenerki, których potem podnieść nie mogę. Czy też... Może jedźmy chwilowo tym traktorkiem, a zobaczmy kiedy... No, dobrze jedziesz. Zobaczmy kiedy tutaj ziemniaczki się sprzedaje. Nawet do karczmy. W styczniu. W styczniu ziemniaczki, mamy wrzesień. Raz, dwa, trzy, cztery. Myślę, że 4 miesiące mogę je przechować na polu. Tak? Tak myślę. Więc bierzemy kopaczkę do ziemniaczków. I z kopaczką do ziemniaczków idziemy wykopywać ziemniaczki. No niestety. Ten materiał ukaże się prawdopodobnie dzień przed wszystkimi świętymi. Więc kochani, uważajcie na siebie w drodze. Uważajcie na pieszych, uważajcie na siebie. Nie śpieszcie się. Bo nie ma po co się na cmentarze śpieszyć. Naprawdę. No, to może tyle ogłoszeń duszpasterskich, a my tutaj śmigamy po kopaczkę. Stój. Dzień dobry, poprosimy kopaczkę do ziemniaczków. Tylko w jakiej to kategorii jest? Chyba obsługa ziemniaków. Dobrze pamiętam. No i taką bym użył, tylko naprawdę nie wiem, co zrobić z tymi łęcinami. Naprawdę nie wiem. Trudno. Albo takiego bolka. Ile to będzie? 440. Słuchajcie, może takiego bolka jeszcze nie było. Spróbujmy tym bolkiem.
No, będzie coś nowego. Polka załadujemy ziemniaczkami. Czy tutaj coś jest jeszcze możliwe do podczepienia? Trochę się pośpieszyłem, szczerze mówiąc. Bo tu są jeszcze właśnie takie różne. No, światełek po prostu nie będziemy mieli, trudno. Nie będziemy mieli światełek. Wypożyczony już jest. Tak, stoi bolko. No piękny bolko, jedziemy z bolkiem. Moglibyśmy ten traktorek naprawić jeszcze. Zaraz to zrobimy. Jest. No, jedziemy, bierzemy bolka. Ale już jadę jak pijany. Ale bolka mamy podłączonego. Jedziemy z Bolesławem. Zobaczcie, jak to się pięknie prezentuje. Tak wygląda ten kombajn ziemniaczkowy. Jeszcze go nie było. To jest niby rozłożone. A tak jest złożone. Czyli co, ławeczki. Jakieś plus jakaś chorągiewka, która coś tam robi. Dobrze, trochę bardziej na prawo poproszę. Dojedziemy sobie do karczmy, kochani, i przy tej karczmie może sobie zrobimy krótki postój, tak żeby sobie jakiegoś screenka przygotować może na ten odcinek ziemniaczkowy. Może coś takiego. No, będzie git, mi się wydaje. Aj, przepraszam najmocniej. Jako nasza wizytówka, brzozówka. Będzie elegancko. Dobra, to teraz bierzemy się zaraz za ziemniaczki. Pytanie tylko, z której strony to się tam będzie zbierało. Czyli zbieramy od strony lewej. Zbieramy od strony lewej, no to nawet może to się dobrze składa. Musimy zbierać od strony lewej te ziemniaczki. Rozkładamy kombajn, czy jest rozłożony. Tak. Jest rozłożony. Opuść, włącz i zobaczmy, coś tu pozbieramy. Coś tu zbieramy. Robimy drugi przejazd.
Trochę powoli się tutaj kombajnem to zbiera. No ale jest tu zawsze coś nowego. Potrzebujemy więcej miejsca, widzę. Żeby tutaj nie zakręcić maszynkami. Trzeba będzie to poprawić w przyszłości. No cóż, no balkon nie jest najszybszy, ale dosyć ładnie nam to zbiera. No troszeczkę się tu najeździmy. Ale jest to zawsze jakaś nowa maszynka na tym polu, naprawdę. Nawet ciekawa, nawet chyba ostatnio u mnie tutaj też widziałem jakąś podobną rzecz. Nie wiem, czy to Anna, czy to Bolko. Trudno mi powiedzieć. Ale coś podobnego było na polu. Następny przejazd. Okay. Poprzednio mieliśmy z tego pola prawie 3 skrzynki chyba. Czyli to było w okolicach 5-6 chyba tysięcy litrów. No ciekawe ile teraz wyjdzie, bo tutaj coś ewidentnie jest, nawet połowy nie mamy tego. Tak w pewnym rządku to zbieramy. Czy ja mogę tak już inaczej jechać? Musiałbym z tamtej strony pojechać jakoś. Bo tam nie mogę. No muszę z tej strony niestety się bawić od tego pola. A tam miałem jak tę maszynkę ustawić. Czy ja tu wykręcę, to wątpię.
połowę zbiornika już mamy jakoby. Ciekawe. Tego przejazdu z rozwojem wnioszków nam nie wyszło. No, Volko, no tak się jakoś zbiera, jak się zbiera. Jak ktoś pomalutku to idzie. No akurat mi tu się pętają pod kołami. No cóż, ten Volko może nie jest idealnym kombajnem, no ale potrafią tutaj zebrać 2 metry sześcienne. My zaraz coś zrobimy. Ach, do jakich pojemniczków by to wsypać, żeby to było GITES? Tak to zbiera Volko, ciągle w ziemiórki.
No naprawdę, nie wiem, czy ja chcę przechowywać te ziemniaki jakoś w czymś, czy też co to z nimi będzie. Już mamy prawie 90%. No, spróbujemy je chyba wysypać na samochodzik, zaraz weźmiemy samochodzik, nasz multicar. Zobaczymy, jak się tam zmieści tych ziemniaczków. Albo pojedziemy po tą skrzynkę, weźmiemy trzy skrzynki. Zawsze coś, gdzieś coś do tych skrzynek włożymy. No dobrze. Dobrze, może nie jechać pod te skrzynki, zrobimy inaczej. Wysypiemy te ziemniaki. Gdzieś my wysypiemy te ziemniaki, otóż wysypiemy je tutaj koło studni. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O tak. No i mamy taką piękną wezmę ziemniaczków. Dwa tysiące. Myślę, że także tych ziemniaczków to chyba nie będzie. Jednak z tego pola. Nie wiem dlaczego, ale takie mam przeczucie. Tak, te jajeczka nam tu będą przeszkadzały. Coś sobie może przestawimy tutaj chwilowo. Tego tu nie ruszymy. Wykręt. No i się tylko bolko. Z643. Przepraszam najmocniej, ale coś mi się wzięło na kichanie.
wasze zdrówko i moje może też przy okazji. Jednak ta kopaczka do ziemniaków jest lepsza, bo jest szersza. Bolko jest fajny, bo od razu podnosi te ziemniaki. Można je gdzieś wysypać, tylko ja w zasadzie i tak nie mam za bardzo gdzie. Bo 2000 litrów chyba, żebym to... Ale to chyba tak to się... Tak to chyba nie będzie, bo mógłbym to już na tą furmankę wysypać, ale tam dużo się by chyba nie zmieściło. Proszę, odnoszę takie wrażenie. Pyrki nasze. Jeszcze ciemne pomarańcze. Okej. Dobrze, że nie pada. Możemy jeszcze w miarę do tej pyrki pozbierać. Było złota, niby tego nie chciał wybierać. No i maszyna ruszyła. Maszyna losująca. Troszkę nam się zbiera. No, to taka dosyć jest praca, bym powiedział, w tych ziemniaczkach monotonna. Ale ten kombajn całkiem sympatycznie wygląda, zobaczcie. Mam nadzieję, że się nim dobrze posługuje, tak w miarę dobrze to zbieram. Trzeba dalej cofnąć, żeby stąd wyjechać. No jeszcze będzie jeden, góra, dwa przejazdy. Tak myślę. Będzie jakieś 3000 litrów. O, przednio miałem chyba więcej, to 4000. No ale... Też troszeczkę miałem chyba większe areo, ale nie dużo.
To już tu się nic nie zbiera tych ziemniaczków. No, nawet do 1000 nie dobijemy, o co więcej mówić. No jest 1000. 50% ładowności. Okej. No i tak myślę, że chwilowo ziemniaczki będą pod chmurką leżały, tak jak buraki leżą pod chmurką. Może nie jest najfajniejsze, ale... Teraz podjedziemy z tej strony, ale z tej strony to chyba właśnie nie za bardzo mogę. Nie no, jedziemy ostatni raz z tamtej strony. I tak się prezentuje Bolko w akcji. Jeśli ktoś umie się lepiej tym kombajnem posługiwać, to zapraszam do jakiegoś komentarza. Ja tak tylko tym umiem pracować niestety. No i tak to oto, żeśmy w zasadzie prawie zebrali wszystkie ziemniaczki. Tam kilka krzaczków zostało, zaraz sobie dojedziemy. Są takie szybkie zbiory. Nie wiem, czy nie powinienem. Nie wiem, czy nie powinienem zwyczajnie. Następnym razem wykorzystać kopaczkę, albo jednak zacząć zbierać coś innego. No i co to? Jest coś jeszcze, nic tu nie ma. Dobrze kochani, to będziemy wysypywać. No i mamy taką cudowną chałupkę ziemniaczków. Bolko w akcji. Okej, moi kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o ziemniaczki.
Bolka zwracamy. Ziemniaczki mamy już zebrane. Dziękujemy. Zwróć. Nie wiem, czy ja będę chciał takim bolką pracować w przyszłości. W każdym bądź razie możemy jeszcze tylko te palety zebrać z tą sałatą troszeczkę. I dzisiejszy odcinek będzie powolnymi krokami dobiegał końca. Gdzie mam odważnik? Gdzie tutaj stoi odważniczek? Bo chciałbym go zamocować tutaj. Stoi odważniczek. Teraz sobie wykonamy wszystkie takie drobne jeszcze prace. Weźmiemy sobie ten sprzęcik. Pojedziemy sobie zabrać te paletki. Ajajajajajaj, bo rozjedziemy jajeczka, no proszę was. Jak to można jajeczka rozjeżdżać, no, kurką. W zasadzie, gdzie ta sałata jest do sprzedaży, jeszcze raz zobaczmy. Może ją od razu by załadował na samochód. Czy będą ziemniaki wcześniej? Sałata jest styczeń do sprzedaży, a ziemniaki... A ziemniary to jest styczeń, to nie ma znaczenia. Jedno i drugie jest we styczniu. A skoro nie ma znaczenia, to w zasadzie można by to zapakować na samochód. Dobra, to tam jedziemy. Tak jest. Który szalony koniu, dokąd tak pędzisz? Nie, Stefan, o, dobrze. Mamy pięknego Tura 2. No to spróbujmy, co to z tego wyjdzie. Bo za szeroko to mam. No właśnie. Za szeroko to mam. Spróbujmy to tak trochę kupią pod skosem złapać. No właśnie. Co nam to z tego wyszło? No po prostu jakiś dramat. Dobrze, spróbujemy to troszeczkę. Troszeczkę dopchać to spróbujemy.
Naprawdę powiedziawszy, bardzo ciężko tym się operuje bez jakiegoś widlaka. Okej, stoi. Jedno. Tu mi się powinny dwie zmieścić w sumie te główki. Ja tego już nie wyjmę w żaden sposób stąd. Przecież. Tak myślę. Oj, ale może mogę to jakoś przepchać. Okej, co prawda to chyba nie tak chciałem, nie do końca tak chciałem, no ale trudno. Niech sobie tak będzie. Nie, kurki. Już nie widzę, co robię. Kurki z sałatą się zabiorą, widzę. Ciekawe, że to tak się dobrze trzyma. Ten zęgielek. Ale już to spakowałem. To trochę słabo to spakowałem, przyznam szczerze. Bardzo słabo. Nie, nic z tym nie zrobię, słuchajcie, kochani. Bardzo źle to zapakowałem, muszę przyznać. I chyba nic z tym nie zrobię. No, ewidentnie ten odcinek to po prostu jest, jak nie należy pakować sałaty. Ale spróbujmy ją chociaż trochę poprawić. Dobrze. To zróbmy ją tak. To postawmy tu. Łapmy ją równo. Cudownie. Wpakujmy to.
Słuchajcie, żeby mi to nie uciekło, co zrobimy? Oczywiście jeden pas. No i bierzemy ten, tą sałatkę stąd. Stryk. Spróbujemy ją tu położyć. Zobaczymy, jak to się uda. Oj, nie tak. No, jak to wygląda? Okej. Dobra, będzie tak. Będzie tak i lepiej nie będzie. Okej. Mamy sałatkę. Kurki 601. Ale dosypiemy im jeszcze. No, troszkę zostało jeszcze tego jęczmienia. Szklarnia ma jeszcze dużo. Jajca niech sobie. A jajca kiedy sobie tam sprzedajemy? Jajca w listopadzie. To jajca już niedługo będą do sprzedaży. Mamy wrzesień, październik, listopad. Dobra, to jajca odłożymy sobie na furmaneczkę. Pstryk. I z jajkownikami to trzeba będzie pojechać. Ziemniaczki trzeba tu wysypać. No ale dobra, niech będą tu. Moi kochani, no cóż, na dzisiaj to by było chyba wszystko. Miotku mamy niedużo. W ogóle nie mamy o czym rozmawiać. Więc tak to zrobimy, że czekamy do stycznia. Więc jeszcze dobrze, typniemy się do tego stycznia. Przynajmniej do października. Chociaż nie, bo teraz by trzeba było, moi kochani, zrobić taki miczek, że ja to od razu, żebym zapomniał, to zrobimy taki miczek, że tak, odłożymy sobie ten sprzęciorek tu. Tak jest. Tu sobie będzie stał.
Dobrze, odstawimy sobie ten sprzęciorek też. Niech sobie tu stoi. Okej, teraz należy wziąć, moi kochani, co? Oczywiście, że pług. Tylko gdzie ja go mam? No, gdzie ten? To jest pług, czy nie? To nie jest pług. Filunia, gdzie jest pług? To jest chwastownik przecież. A, tu jest pług. No właśnie, no ślepy jestem. Muszę jakiś placyk zrobić. To chyba tutaj zrobię ten placyk koło tej studni. I na tym placyku coś będziemy mieli. Tylko zrobimy ten placyk w momencie, kiedy kupimy trzecie pole. Weźmiemy ten pług i przygotujemy się do tego, żeby coś tutaj zaorać. Nie wiem, czy te ziemniaczki za każdym razem się powinno orać, czy jak to się powinno robić, no ale zrobimy tu orkę. Dobrze, kochani. Na tą chwilę by było tyle. Na tą chwilę by było tyle. Mamy przygotowane to pod orkę. Przygotowane mamy też sałatkę do wywozu. Kurki mają co jeść. I cóż, jeszcze raz chciałbym Wam życzyć udanych świąt. I nie śpieszcie się na te cmentarze zanadto, jeśli jedziecie samochodem. Bo nie ma co się śpieszyć na cmentarz. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.